Czekaliście do Nowego Sącza po zwycięstwo i ta sztuka wam się udała, ale no nie było łatwo. Tak, udało nam się, cieszymy się z tego, przede wszystkim z tych trzech punktów, bo są nam bardzo, bardzo potrzebne, że do tego pragnionego awansu zostały dwie kolejki. Musimy zrobić wszystko, żeby awansować, a na boisku było ciężko. Mieliśmy sytuację, żeby strzelić gola na 3-1. Nie udało się, ale mimo wszystko cieszymy się ze zwycięstwa i się przygotowujemy na następny mecz, który będzie na pewno cięższy niż ten. Zaczęło się od bramki gospodarzy, to bramki strzelone przez was, dokładnie przez Mateusza Żydko, no tak trochę może pół żadną był serio bardzo ładny gol. No tak, straciliśmy bramkę, no szkoda, że Mateuszowi się to przydarzyło. No ale najszczęściej podnieśliśmy się z tego 1-0. Od razu strzeliśmy na 1-1, no i mamy te 3 punkty. Oby tak dalej. W kontekście pozostałych wyników 32 kolejki, jesteście teraz na trzecim miejscu, macie tylko punkt straty do Zawiszy i do Termaliki. To dobry punkt straty przed dwoma ostatnimi kolejkami? Na pewno dobry, ale ja powiem tak, że my patrzymy na siebie, my musimy wygrać wszystko, co jest i wtedy prawdopodobnie my awansujemy, więc ja się skupiam na tym, żebyśmy wygrywali.